Choć Mi Janek w spotkaniu Rowrybnik, Faluba z Zielona Góra było tylko pięć, to o tym meczu chyba jeszcze długo, ale to długo nie zapomnimy. Na pewno ja będę o nim pamiętał. Prawdopodobnie, jeżeli już Wiktor Trofimow, bo ocknął się po tym upadku. Krystian Pieszczek też pewne przemyślenia po tym ciekawym widowisku ma, a Matej Zagard, to temu będzie się ten mecz śnił po nocach. Witajcie serdecznie, kochani, na kanale Park Maszyn. Z tej strony witam Was, Daro. Zapraszam na pogawędkę, na gorąco analizę, jeśli chodzi o to, co się działo w tym rybniku, które pod wieloma względami przysłoniło mi to, co się działo w inauguracyjnym pojedynku między wybrzeżem Gdańsk, a też Ostrowią. Tam było najwięcej sześć upadków do tej pory w tym roku na polskich torach, no ale teraz myślę, że już tam to... Wydarzenie idzie w niepamięć, a będziemy bardziej. Przynajmniej ja będę pamiętał właśnie to, czego byliśmy świadkami. Oczywiście zapraszamy serdecznie do wsparcia naszego kanału, kochani. Jeżeli to, co robimy, ma dla Was sens i chcielibyście dołożyć także swoją cegiełkę nieśmiganą, no to oczywiście od 5 zł na patronite.pl możecie już nas wesprzeć nasz kanał, żebyśmy się rozbudowywali, żebyśmy ładnieli, pięknieli, lepiej mówili, ładniej wyglądali, jeśli chodzi o wartość cyfrową. No bo z tą. Y fizyczną to wiadomo, czasami to już jest raczej taki konstant oprócz tego lajki i y, subskrypcje a także komentarze pod naszymi odcinkami jeżeli chcielibyście nas wesprzeć ale niekoniecznie groszem to będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie nam y, okazane wsparcie właśnie w po wyżej wspomniany sposób, to naprawdę daje nam sporo, jeśli chodzi o zasięgi. Dziękujemy, że tylu, tylu z Was doszło ostatnio, że no nasz Twitter zaczyna pękać czasami w szwach, momentami Instagram także, no i na YouTube też się rozwija. Dziękujemy serdecznie, witamy. Jeżeli po raz pierwszy nas słuchacie, zachęcamy do subskrypcji, jeśli tego nie zrobiliście. No i oczywiście pozdrawiamy, machamy niewidzialną łapką. Tym wszystkim podcastowiczom, którzy nas słuchają, i oczywiście zapraszamy, kochani, na akcję Żużlowa Rodzina się razem trzyma, razem z y, Czarnym Sportem, na przykład i Strefą Żużla oraz Speedway News.pl. Jesteśmy patronem medialnym akcji wsparcia Andrzeja Szymańskiego, Żużlowca poszkodowanego 22 lata temu w wypadku. Będzie u nas live w maju, jeszcze wszystko będziemy, będziemy dogrywali i wtedy was y, poinformujemy, ale w opisie odcinka o tych rozmaitych y, rzeczach, właśnie o Andrzeju, rozma rozmaite linki czy materiały są tam dla Was dostępne. Kochani, przechodzimy do meczu. O mamo, co to było? Działo się tak naprawdę już od pierwszego biegu, chociaż jak powiedziałem, ścigania było trochę jak na lekarstwo. No, ratowali czasami właśnie tacy zawodnicy jak Patryk Hansen i Krzysiek Buczkowski, jak i Przemek Pawlicki. To byli główni aktorzy. No i Janek Kwech poniekąd też tego spotkania, ale... Więcej tutaj kontrowersji, więcej rzeczy takich, można powiedzieć, mało żużlowych, chociaż z żużlem mocno jednak niestety przez tradycje związanych, związanymi, zaczyna się oczywiście od biegu numer 3 i wypadku Wiktora Trofimowa, który to, nie opanowując maszynę, kosi pozostałych uczestników zajścia, zostaje z tego biegu wykluczony, tam oczywiście leżą Krystian Pieszczek, ale i kolega z zespołu Wiktora, czyli Krzysiek Buczkowski. Powiem wam szczerze, że Coś mi dziwnie pachniała ta jego jazda. Wiktora, oczywiście w spotkaniu sparingowym falubazu z motorem na torze przy W69, z tego względu, że on zaczął się właśnie jak kociak taki wyginać, ala niby z Marzlik, ale dziwnie bardzo z tyłu siedział na tym kole. Polecam zresztą na stronie Falubazu czy kanale YouTube jest ten, to spotkanie dostępne. I tutaj moim zdaniem właśnie wyszło to, czym taka jazda zawodnika, który próbuje coś nowego się kończy. Otóż nie opanował tej maszyny, tego, jego ręce były za bardzo wygięte i jak go wyciągnęło na tej prostej przeciwległej, to no, nie było innej im opcji jak skosić po prostu wszystkich innych po kolei. Średnio się to skończyło dla Wiktora, stracił Przytomność, jak wiemy, odzyskał ją, potem rwał się do jazdy, ale już w tym spotkaniu nie wystąpił. Pytanie, czy żółta kartka była dla niego oczywista? O, moim zdaniem tak. Trzeba, trzeba jednak przynajmniej taką lampkę zaświecić żużlowcom, że to nie jest y, sparring, to sparring, ale. Jeżeli nie jest się pewnym czegoś, to może się to tak skończyć w ten sposób. Oczywiście nie chciał tego Wiktor. Ja nie zwracam tutaj uwagi na to, że to było celowe, bynajmniej, ale jednak było to trochę, no nie że bezrozumne, ale było to ryzyko, które mocno, ale to mocno się nie opłaciło. A Wiktor. Wiktora trzymają się upadki, o czym doskonale wiemy nie tylko my, ale i on sam. E, oczywiście, bieg czwarty dla mnie to największa kontrowersja meczu. Wykluczenie Brady'ego Kurca po ataku i podcięciu na i podcięciu Michała Cużytka. Oczywiście, zgodzę się z tezą, że obie strony coś tam dołożyły do siebie, do tego, bo oczywiście od siebie Brady Kurz się wynosił, jak to on lubi, właśnie na wyjściu z buku coraz szerzej. Natomiast Michał Cużytek, moim zdaniem. Niepotrzebnie kontrował. Zresztą jego jazda zakrawała naprawdę na szpital od początku. Ja się bałbym za nim jechać w tym spotkaniu. Zrobił punkty oczywiście, ale tak nie radził sobie z tym torem i tak kontrował na tej, zwłaszcza na tym pierwszym, drugim wirażu, przepraszam, tę maszynę, czy w biegu juniorskim, czy właśnie tu w biegu czwartym, że. Tutaj akurat jaka jest jego wina? A to, dla, a to taka, że nie jak ktoś pisał na Twitterze, że no, tam za dużego ruchu, aż takiego jak kurs nie wykonał. Moim zdaniem to zupełnie nie o to chodzi. E, oczywiście Brady mógł się nie wynosić i moim zdaniem ponosi tu częściową winę, ale Michał Cużytek wytracił mocno prędkość, w czym pomógł jeszcze wydatniej Ronowi Tangate'owi w tym wszystkim. Jako y, zielonogórzanin z krwi i kości wykluczyłbym tutaj Michała Cużytka. Jednak y, myślę, że procentowo, no, Oczywiście mówię to na czuja, ale intuicja podpowiada mi, że jednak więcej było w tym jego winy, bo nie musiał wcale tak wychodzić. Tak się nie jeździ, e, niekoniecznie jeździ w rybniku, więc sprokurował moim zdaniem bardziej to zdarzenie. Ale możecie się ze mną nie zgadzać, możecie w komentarzu wyjaśnić mi, dlaczego to, co teraz powiedziałem do Joty, nie zgadza się z Waszą wizją świata. E, oczywiście nie obrażę się za to. Podziękuję Wam zapewne, jeszcze jeśli chodzi o konstruktywne komentarze. W biegu dziewiątym Brady Kurt znowu był e, tym negatywnym bohaterem, bo w Wpadł w Patryka Wojdyłę i prawie go nie przewrócił, a jeszcze miał potem jakieś dziwne pretensje, przynajmniej ja tak to odebrałem, ten materiał i no, generalnie byłem tutaj po stronie Patryka. Bieg dziesiąty to wkurzenie się Krystiana Pieszczka na antenie, bo skomentował zmianę taktyczną, która miała pójść za niego i poszła jeszcze no, dwa razy, o ile dobrze pamiętam, że on nie jest chłop chłopcem, którego się kijem popycha, więc pewnie komentarz w stronę Krzysztofa Mroska, że e, nie powinno się go zmieniać już drugi raz z rzędu po dwóch startach, nie może się chłopak na Pędzić, ale czy jeździ tak rewelacyjnie? No i moje, za, moja zagwostka tego meczu to bieg 14 i podwójna taktyczna. I Kwiech i Wojdyło jadą, a nie muszą jechać jako taktyczna, bo Kwiech, o ile dobrze pamiętam, mógł jako zwykła w tym, w tym biegu wystąpić. Tak samo Patryk Wojdyło mógł po prostu być do niego nominowany. Nie wiem, czy Zagar i Pieszczek po prostu dostali jakiś secret message od kierownictwa, znowu będąc zmienionymi, jeśli chodzi o rezerwę taktyczną, ale dziwnie się, panie, to wszystko, to wszystko działo w tym spotkaniu. Falubas tak naprawdę dominował w środkowej części spotkania, zwłaszcza w trzeciej serii, ale i w drugiej to wszystko się zaczęło. W ogóle uwielbiali wygrywać te bie biegi indywidualnie. 10 aż razy to uczynili w stosunku do pięciu tylko Rybniczan, który, którzy pokonali w tym samym stosunku z jeśli chodzi o starty. Częściej wygrywali, ale częściej tracili na trasie te punkty. Zielona Góra tak naprawdę to zyskała 4, 2 dzięki Pawlickiemu, no i oczywiście Buczek dołożył również dwa punkty. Ale przez to, że Rasmus Jensen miał defekt na trzeciej pozycji, to jakby de facto trzy punkty na dystansie dostają Zielonogórzanie, którzy Czterokrotnie mijali rybniczan, a tylko raz Janek Kwiach uczynił to, jeśli chodzi o gospodarzy. Tak jak powiedziałem, bardzo mało sportowe to spotkanie, kochani. Bardziej tutaj się emocjonowaliśmy, chyba tym negatywnie, że raz, że na torze się dzieją niebezpieczne rzeczy. No, jeszcze Cużytek, jak pamiętamy w tym upadku, po nim przejechał już nie pamiętam, który to był motocykl, który chyba Kasprat Kocza przejechał po zarówno tyle głowy, jak i pleców Michała Cużytka wtedy, kiedy on został. No, lekko podcięty przed, przez Brady'ego, a z kolei Kacper chciał się położyć i skończyło się, jak się skończyło. 33 do 19 tak y, wy Zielonogórzanie wygrywają, jeśli chodzi o y, liderów y, Delikatnie w drugiej linii, przez brak Wiktora Trofimowa, ten pojedynek wygrywa Rybnik, Rybnik 13 do 11. Juniorzy, 8 punktów dla zielonej, 6 dla rybnika, głównie dzięki właśnie yy, Kacperowi Tkoczowi, Pawłowi No Tkoczowi również, no, gdyby nie zdobył tego punktu, to byłoby 5. A tak, tak się skończyło, jak się skończyło. Przejdźmy zatem, kochani, do zespołu zwycięzców. Zielona góra debiutuje, inauguruje można powiedzieć ten sezon w ich przypadku i na pewno na pochwałę zasługuje Przemek Pawlicki, który był jak torpeda dzisiaj nie znalazł sposobu tylko na Patryka Hansena ale i Kurca w ogóle wyeliminował z tego meczu, ale i Wojdyło i Zagar byli mu niestraśni i Kwech był szybki, nie aż tak szybki jak wspomniany Duńczyk który świetnie włada językiem polskim, prawie chyba lepiej niż ja z Patrykiem szczerze mówiąc do tego Tangate myślę, że też bardzo pozytywny jeśli chodzi, występ jeśli chodzi o ten Początek, tam y, naprawdę dobrze mu się powodziło. Ja trochę narzekałem, zazwyczaj narzekam, od kiedy jeździ w Zionej Górze, że te początki sezonu mu nie wychodzą aż tak rewelacyjnie, ale tutaj nie było najgorzej. Po tym zerze w czwartym starcie, y, potem dwa z bonusem w biegu czternastym. Buczkowski, cóż. Y, szalał na tym torze, starał się mocno, może nie do końca to rewelacyjnie wyglądało jeszcze, Krzysiek jeszcze nie czuje się moim zdaniem tak perfekcyjnie na tym motocyklu, jak na przykład w końcówce zeszłego roku, jeśli chodzi o bodajże rundę rewanżową, tutaj przegrał z Pieszczkiem, Kurcem i Hansenem, ale nomen omen, całkiem niezły ten występ, 11 punktów, tylko to 0 w biegu 15, myślę, że ujmu mu nie przynosi, poza tym, cóż, mamy Rasmusa Jensena 9 plus 3, rozkręca się ten Rasmus i te punkty, te 3, Podwójne wygrane w pierwszych trzech startach, myślę, że nie wyglądają. Ta jazda nie wygląda na to, na co wskazują punkty. Bardziej już ta, ten defekt na trzeciej pozycji, w czwartym starcie, to odnosi się bardziej mm, adekwatnie do tego, jak wolnym był jednak i trochę męczył się na tym torze, jednak, chociaż punkty się zgadzają, więc rewelacja po tym, jak mu strzelił najpierw pasek od sprzęgła, a potem ten główny e, łańcuch, przepraszam, oba łańcuszki, czy łańcuchy to i e, wydawało się, że być może będzie to kontuzja, która mu nie, uniemożliwi start. W biegu 14. Ten jednak szybko się otrząsnął, zrobił te trzy punkty i koniec końców jest nie jedynym niepokonanym tak naprawdę przez przeciwnika, a przez defekt, przez własną maszynę zawodnikiem w falu bazu Zielona Góra. Sześć punktów, Cużytka, jak powiedziałem, moim zdaniem do końca nie odzwierciedlają jego jazdy. zdobył Trochę je za darmo na kurcie, a moim zdaniem powinien, jak był, z tego obiegu wykluczony i na Hansenie za jego z kolei defekt na starcie, ale pokonał Trześniewskiego dwa razy tkocza. Myślę, że raz to był punkt za Wiktora Trofimowa jako rezerwa zwykła. Myślę, że sporo jeszcze przed nim pracy. Ktoś powiedział z jednym z prowadzących, komentujących to spotkanie, że. Technik niezły, z tego co żytka, no nie zgadzam się. Jak trochę trudne tory przychodzą, to jest walka z wiatrakami i z czasem, i z samym sobą, i z maszyną. Dawid Rempała, bardzo wolny pokonał, tylko odkocza w biegu juniorskim. Występ mocno do poprawy i Wiktor Trofimow. No nie chcę mówić źle, ja życzę oczywiście zawodnikowi dojście do szybkiej sprawności i tak dalej, ale mm, trzeba będzie nad nim jednak popracować trochę, bo facet chce, to, nie, to jest, są papiery na jazdę, ale ta jazda jest mocno łańska, to mało powiedziane w Rybniku, natomiast Patryk Hansen to jest tak naprawdę jedyny e, promyk nadziei, jak powiedziałem dwa razy pokonał e, Przemka Pawlickiego, e, Buczka e, tak samo. 10 punktów, nie najgorsze, zwłaszcza jeśli chodzi o ten defekt. Końcówka lepsza, zwłaszcza bieg, bieg 15, ale myślę, że on w ogóle jechał lepiej, jak te punkty świadczą. Trochę taka odwrotność co do Rasmusa i Jensena. Brady Kurz, wielki minus, jeśli chodzi o to spotkanie. Nie winię go za to wykluczenie, i tutaj rzeczywiście powinien był pojechać, ale środek meczu to mocno średnia jazda. Nie brakowało mu prędkości, zwłaszcza w końcówce, dwie jedynki zdobył, ale też właśnie ta wspomniana sytuacja z. Patrykiem Wojdeł, który miał do niego pretensję, a ten dziwnie jeszcze gestykulował, zamiast przeprosić go, że po prostu na pierwszym łuku, na wyjściu z niego postawiło go w zasadzie w, zasadzie w środku toru, no nie tyle postawiło, co, musiał, musiał, nagle, musiał nagle poszerzyć tę jazdę z jakichś powodów, być może właśnie z lepszej przyczepności. Holender wie do zapomnienia tak naprawdę już no nie kolejny, ale po tym fantastycznym spotkaniu w Ostrowie, gdzie zdobył 15 punktów tutaj jakby metamorfoza odwrotna tego zawodnika. Chwalimy Janka Kwiecha za te 7 plus 1 punktów, wchodzi późno w ten mecz, ale robi wynik Krystian Pieszczek, szkoda mi trochę tego zawodnika, bo ta, to była padaka w tym drugim starcie, ale ta pierwsza trójka po jeszcze upadku, przecież spowodowanym przez trofimowa, myślę, że mogło być lepiej, ale trzeba było zmieniać kogoś. Nie wiem, czy właśnie nie lepiej było zmieniać Wojdyłę i Zagara. Zagara to na pewno, bo Patryk, no mogło, można było się tutaj zastanowić, a może się chłopak podniesie po tych 11 punktach przecież w Ostrowie po bardzo, bardzo dobrym meczu, jeśli chodzi o nominalnego U20. 4 Polaka, który musi jeździć, bo jest Polakiem i Pieszczek jest Polakiem, jak wiadomo, jest tutaj limit dwóch zawodników minimum z polskim, polskim paszportem, więc Janek Kwiech musi z tej rezerwy startować. tej Zagar, no właśnie lepiej chyba promować tego Janka Kwiecha, przy całym szacunku dla wszystkich zawodników, wkurzył się zawodnik i chyba jego słowa z anteny, a nie mój tytuł tutaj odcinka, urwanie głowy, powinno za ten mecz chyba posłużyć, za podsumowanie tego meczu. Nie, od, nie oczywiście, nie odsądzam go od jakby... Tego, że nie chce mu się i tak dalej, ale zawodnik, promować zawodnika, który słono sobie za tę jazdę życzy, a w dodatku w ogóle nie jest żadnym, ale to żadnym e, e, gwarantorem tutaj e, gwarancją dwóch punktów. Myślę, że ten Janek Kwech to jest jednak na dzi dzień dzisiejszy. Póki co o klasę lepszy zawodnik, a przynajmniej niż w Zagar, a przynajmniej warto w niego inwestować. Chwała dla Pawła Trześniewskiego za tę podwójną na młodzieżowcach Zielonej Góry wygraną w biegu 12, kiedy wiadomo, że miał jechać z Dawidem Rampało. O ile dobrze pamiętam, Wiktor Trofimow, ale się był wykolegował i za niego pojechał Cużytek, No i wygrał ten też bieg juniorski. Całkiem nieźle mu w tym roku idzie. Najlepiej to jest w ogóle zaczynający mecze zawodnik rowu, bo oprócz niego właśnie reszta ta, reszta widzę, że to raczej średnio jak na nich przystało. A Kaspert jeden punkt zdobywa i się nie przewraca w tym meczu no nie przewraca się ale nie ze swojej winy także to też jest pozytyw kochani to tyle jeśli chodzi o to spotkanie dajcie mi proszę znać w komentarzu czy podobał wam się odcinek czy zgadzacie się a może nie zgadzacie na przykład z tą decyzją o wykluczeniu kurca jednak, że powinna była być a nie tak jak ja twierdzę będzie nam bardzo miło lubimy z wami wchodzić w interakcje coraz częściej się to dzieje więc zapraszamy serdecznie oczywiście w ten weekend odcinki tak jak ostatni, Gorzewa z Grudziądzem zaległy wyjdą razem razem z Patrykiem będziemy w krótkich 15 około minutowych odcinkach dla was, dla was Podsumowali to, co się dzieje. Dajcie nam też znać, czy wolicie takie razem nagrywane odcinki, czy może solówki bardziej wam chodzą, a potem te wtorkowe live'y. Teraz we wtorek go nie będzie, ale będziemy wdzięczni. Naprawdę, to jest naprawdę ważne dla nas, żebyśmy wiedzieli, co wy myślicie, a nie do domyślali się po prostu i potem kłócili się między sobą, co kto myśli, że brak czyjś komentarza, co ma jakie znaczenie. To tyle, jeśli chodzi o moją długą litanię. Kochani, dziękujemy serdecznie za to, że nas słuchacie, wspieracie. Polecamy się lajki, komentarze na YouTubie, subskrypcje też, jeżeli łaska długo. Was, dużo was bardzo ym, y, ogląda na YouTubie bez subskrypcji. A może warto, zamiast ciągle googlować, ale się nie obrażamy. tak się jak. Oprócz tego patronite.pl, ukośnik park maszyn, ta, maszyn. Tam możecie się dowiedzieć o progach, y, dzięki, którym, y, dzięki wpłacie, na które moglibyście nam, nas wesprzeć, nasze te y, brewerie żużlowe, te wypociny. No i oczywiście, żużlowa się, rodzina się razem trzyma w opisie odcinka, opis akcji dotyczący wsparcia Andrzeja Szubańskiego, byłego zawodnika Falubazu i wychowanka Unii, Leszno, oczywiście, której też startował i to z powodzeniem jako junior. To tyle. Dziękuję serdecznie, kochani. Zapraszamy już na po weekendzie na wspólne odcinki z Patrykiem, jak wspomniałem o rozgrywkach zarówno pierwszej, zarówno pierwszej ligi żurlowej, jak i PG Ekstraligi. To tyle ode mnie. Miłego wieczoru, miłego piątku, kochań i ogromu emocji na torach żurlowych, oby by z wypadkowej jazdy dla każdego, dla wszystkich. Cześć.